Dzień dobry, witam serdecznie bardzo wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Jestem przedstawicielem Instytutu Demokracji Bezpośredniej, czyli organizatora dzisiejszego spotkania. Instytut Demokracji Bezpośredniej jest to zadanie dofinansowane z budżetu państwa, realizowane przez Fundację Potrafisz Polsko. Naszym celem jest krzewienie wiedzy głównie o demokracji bezpośredniej i sposobach zaangażowania obywateli, ale także temat dzisiejszego spotkania, czyli kwestia ordynacji wyborczej, tego jak ona wpływa na nasze państwo. I dzisiaj mamy okazję gościć profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członka Centrum Badań Ilościowych nad Polityką też przy Uniwersytecie Jagiellońskim, który opowie o swoim pomyśle, projekcie zmiany ordynacji wyborczej i tego jak ona mogłaby wyglądać. Ja w tym miejscu, nie przedłużając, oddaję głos panu profesorowi. Oczywiście po wykładzie pana profesora będzie bezpośrednio zaraz po również debata. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na takie spotkanie, taką możliwość w ogóle, żeby przedstawić ten projekt. Bardzo dziękuję państwu za zainteresowanie tą sprawą. To jest taka sprawa, która nieustająco wraca, jeśli chodzi o polskie życie polityczne. Podsumowałem sobie, że w zasadzie poza skróconą kadencją 2005-2007 w żadnej kadencji nie było tak, żeby któryś z klubów parlamentarnych nie zamówił u mnie projektu ekspertyzy opinii w tej sprawie. Przez te minione 25 lat, tak to mniej więcej trzeba powiedzieć, więc to szmat życia. Cały czas zdobyłem też przy okazji nową wiedzę na temat tego, jak rzeczywiście funkcjonują tego typu systemy wyborcze, jak funkcjonuje polskie życie polityczne, co w nim jest problemem, co jest atutem tego, co w tym momencie znamy, bo to też warto zawsze wiedzieć, że wszelkie zmiany mogą być też zmianami na gorsze. Trzeba być zawsze przygotowanym i stosować zasadę, że przed podjęciem każdego działania rozważ ewentualność jego zaniechania. Bo tak jak wielokrotnie rozmawiałem ze studentami o tego typu sprawach, na pytanie, kto potrafi naprawić zegarek, no to raczej nie ma lasu rąk w górze. Natomiast na pytanie, kto potrafi zepsuć zegarek, to pytanie jest absurdalne. Każdy potrafi zepsuć zegarek. To w ogóle nie jest żaden specjalny wyczyn. Chciałem Państwu przedstawić taki projekt najnowszy z tej serii projektów ordynacji, z kolejnych rozważań, kolejnych pomysłów, które są odpowiedzią na różne bolączki, które się pojawiają w Polsce, pojawiają się w innych krajach i różne pomysły, które pojawiają się w różnych krajach, w różnych miejscach na świecie, ponieważ no, to nie jest coś takiego, że da się znaleźć jedno proste, genialne rozwiązanie. Proszę Państwa, genialnym rozwiązaniem jest zegar słoneczny, a pomimo tego jest niezwykle prosty i w ogóle prawie go nie sposób zepsuć. No poza tym, że nie działa w każdych okolicznościach. To znaczy, są momenty, w którym jednak nie ludzkość poszukała jakichś bardziej skomplikowanych rozwiązań, żeby sobie z tym jakoś dać radę. I mój plan na dzisiaj jest taki, że chciałbym przedstawić taki zręb, żebyśmy wiedzieli w ogóle o czym mówimy, bez jakiegoś wielkiego wprowadzenia. Najpierw na czym polega ten projekt, a później przedstawić, jakie jest jego uzasadnienie. To znaczy, jakie problemy rozwiązuje, z jakimi problemami się musi zmierzyć. To jest też bardzo, bardzo istotny problem. Jak by to w ogóle mogło funkcjonować, znaczy co on by zmieniał w naszej rzeczywistości. Ten projekt powstał przy okazji z prac zespołu w poprzedniej kadencji powołanego przez parlament. Ja sobie zdaję sprawę, że ten zespół był trochę taką elementem takiej politycznej medycyny paliatywnej dla ruchu Kukiza i to przyniosło no, taki efekt, że Kukiz był zadowolony. No ale poza tym jednak jak się okazało, też z osób, które tam zostały zaproszone, to nie było tak, że z tych osób te osoby przedstawiały kilkanaście różnych pomysłów, z których zostało, można było wybrać jeden. Tylko że się okazało, że tak naprawdę jak się trochę podyskutuje, powgłębia w to, no to tak naprawdę nie ma za dużo tych projektów do wybrania. No i się akurat złożyło, że ta propozycja, którą przedstawiłem, została przyjęta jako finalny,
finalna propozycja zespołu. No i miejmy nadzieję, że tutaj ten temat będzie wracał. I zacznijmy od takich podstawowych reguł, ta propozycja w sobie zawiera. Otóż ten system opiera się na obecnych okręgach wyborczych i metodzie Donta. To znaczy, to są rzeczy, co do których można mieć pewne wątpliwości, ale też wydaje się, że one działają bardzo silnie, jeśli chodzi o silny czynnik integrujący w polskiej polityce. Że te wszystkie dyskusje na ten temat brać Ziobrę, nie brać Ziobry, jedna lista, nie jedna lista, razem, osobno, czy trzecia droga, to jednak powinna się na dwie kolejny rozszczepić, czy nie. Tych dyskusji w ogóle by nie było, gdyby nie obecny układ okręgów z metodą Donta. Teraz tylko wszyscy by próbowali iść osobno i mielibyśmy jak w Holandii, czy jak u naszych południowych sąsiadów, gdzie jest tam 10 partii albo 10 list w wyborach, czy kilkanaście nawet, i wszystkie te rzeczy, te wszystkie kłopoty z tym związane, nietrwałość rządów, przyspieszone wybory i tak dalej, i tym podobne sprawy. Co się zatem zmienia? Jeżeli zostaje to ten element, czyli obecne 41 okręgów wyborczych i metoda Donta jako ta podstawa. Otóż zmienia się to, że te okręgi dzielimy na 230 podokręgów. To w liczbie równej połowie mandatu w każdym okręgu. Co należy rozumieć w ten sposób, że okręgi, granice zostają takie same, ale lekko modyfikujemy system przydziału mandatów do okręgów, tak, żeby zawsze była parzysta liczba. To, czyli przydzielamy mandaty parami, a nie pojedynczo. Nie ma już okręgów 11 i 13 mandatowych, tylko wszystkie mają albo 10, albo 12, albo 14. To nie jest duża zmiana, to i tak zawsze jakoś jest precyzyjnie. Co dzieje się dalej? Otóż dalej się dzieje tak, że tak naprawdę nie mamy listy w dzisiejszym rozumieniu. Znaczy lista wyborcza jest w pewnym sensie wirtualna. To znaczy składa się z kandydatów przypisanych podokręgom. Po prostu w każdym podokręgu są zgłaszani kandydaci, partia zgłasza swojego kandydata z jednym uzupełnieniem i ci kandydaci w podokręgach tworzą wirtualną listę i wyborca nigdy nie wybiera z tej listy, tylko zawsze ma jakby z tej listy przypisanego kandydata do danego okręgu, a dokładnie nawet ma przypisanego w tym podokręgu kandydata głównego i zastępcę. To, czyli tak naprawdę w wyborach kandyduje się parami. To trochę kiedyś myślałem, że są tylko jedne wybory, w których na świecie, które się odbywają tak, że się kandyduje parami. To znaczy, to są wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, to takie dość znane wybory. To można by nawet powiedzieć, że sporym budżetem, wzbudzające zainteresowanie. I myślałem, że nikt tego schematu nie powtarza, ale we wrześniu tego roku się dowiedziałem, że w Chorwacji tak się wybiera burmistrzów. To znaczy, że burmistrzowie kandydują z zastępcą. To zawsze we dwóch. Co niebezpiecznym dla mężczyzny samotnego, to dla dwóch mężczyzn niebezpiecznym jest mniej. No, z kobietami myślę, że na pewno działa to dokładnie tak samo. Więc to jest istotna różnica, ale co z grubsza mniej więcej znaczy tyle, że liczba kandydatów zgłaszanych przez każdą partię odpowiada liczbie mandatów do zdobycia. To jest to, co z punktu widzenia naszych prawników wydaje się niezbędne. Bo to jest, to nawiasem mówiąc, jedno z takich prawniczych skrzywień, że nasi prawnicy uważają, że absolutnie koniecznie musi być tylu kandydatów, żeby obsadzić wszystkie mandaty. No od 30 lat się nie zdarzyło, żeby w jakichkolwiek wyborach, na jakimkolwiek szczeblu w Polsce, w ordynacji proporcjonalnej pojawiała się partia, która zdobywa wszystkie mandaty. Ale co, nie będziemy walczyć z prawnikami. Mają takie wyobrażenie, chcą mieć tylu kandydatów, ile mandatów, to przy okazji ten system to zapewnia. I następnie wyborca ma, pomimo tego, że tu jest dwójka kandydatów, ma jeden głos. To znaczy głosuje na parę. To jest dokładnie tak jak do tej pory. A wyborca wskazuje jedną osobę, jak pokazują doświadczenia też stosowania ordynacji mieszanej, tak zwanej tymi dwoma głosami, jak tutaj tuż obok nas, za zachodnią granicą Polski, w większości landów to w ten sposób obowiązuje. A w połowa mandatów w okręgu. To znaczy, to jest tak, że jeśli jest okręg, który ma 12 mandatów,
to ten okręg 12-mandatowy, tak jak powiedzmy Szczeciński jest, zdaje się, 12-mandatowy, to jego dzielimy na 6 podokręgów. A jak jest na przykład okręg krakowski, który ma 14 mandatów, to okręg krakowski dzielimy na 7 podokręgów. To w ten sposób wygląda. Łączny efekt jest taki, jak w większości systemów mieszanych, chociaż nie we wszystkich, że Polska ma 230 podokręgów, no bo skoro ma 460 mandatów i zawsze liczba podokręgów odpowiada połowie mandatów okręgu, to w sumie jest 230 podokręgów. I to jest zgodne z tym, co w większości projektów dyskusji zgłaszanych nad ordynacją mieszaną w Polsce do tej pory obowiązywało. Czyli wszyscy sobie wyobrażali, że to będzie mniej więcej tak jak w Bundestagu, to czy powiedzmy w... No nie, bo to w Nowej Zelandii jest trochę inne są proporcje. Oddajemy dwa głosy, tak? Nie, oddajemy jeden głos. Nie, to jest istotna różnica. Jeśli chodzi o głosowanie, głosujemy tak jak w Badenii. Do tej pory w Badenii głosuje się jednym głosem. Tak jak w oryginalnym systemie niemieckim zaraz w 1948 roku, później dopiero zostało wprowadzone dwa głosy. Nie mamy jeden głos, ale ma dwie funkcje. Podobnie jest zresztą na Tajwanie. Na przykład też jest ordynacja z jednym głosem i tak samo w Japonii. Na przykład też jest ordynacja, w której są dwa różne jakby sposoby rozliczenia mandatów tam w tamtych krajach. U nas tutaj w tej propozycji jest to trochę inaczej, ale na przykład w Badenii jest tak, że mamy teoretycznie dwie ścieżki dostępu, zaraz o nich będę opowiadał, ale mamy tylko jeden głos, który jest na liście. Także system ulega w tym sensie uproszczeniu. Zaraz będę pokazywał na koniec, jak wygląda badeńska karta do głosowania, czym się różni od obecnych naszych, ale w największym skrócie to jest tak, że mamy dalej jeden głos, tak jak mieliśmy, tego nie zmieniamy. To tak przy okazji, wszystkie doświadczenia z dwoma głosami, czy to w Szkocji, czy w Niemczech, czy w Nowej Zelandii, jak się trochę pogrzebie, są bardzo zniechęcające. To znaczy jest to mechanizm, który prowadzi do bardzo niezdrowych relacji pomiędzy partiami, podchodów, oszustw, manipulacji wyborcami. Prowadzą politycy i partie prowadzą nie najładniejsze gry. Że grę o dwa głosy. Państwo, to jest tak, że tak za śpiewem na dwa głosy. Może brzmieć bardzo ładnie. Tak jak dwoma głosami da się wyrazić złożone preferencje. Ale bardzo łatwo uzyskać straszliwe fałsze i kakafonie. Więc po doświadczeniach, po bliższym oglądzie tego, jak w praktyce, a nie w takich opowieściach entuzjastów wygląda system z dwoma głosami, to stwierdziłem, że to jest jednak ślepa uliczka. I pomimo tego, że kiedyś byłem zwolennikiem, jeszcze tak z 15 lat temu byłem gorącym zwolennikiem dwóch głosów, to im więcej się dowiadywałem na ten temat w różnych miejscach, to tym bardziej się przekonywałem, że to nie jest dobry pomysł. Że to jest za duże ryzyko tego, że będą po prostu fałszywe tony w życiu politycznym i będzie z tym problem. Zresztą, no po co zmieniać przyzwyczajenia ludzi, po co zmieniać coś, czego się zmieniać nie musi. Polscy wyborcy mają jeden głos i nie mają z tym żadnego problemu. W naszej obecnej ordynacji też by się dało zrobić dwa głosy. To są takie kraje, które mają taką dokładnie ordynację jak nasza. Jest długa lista i można głosować, tak jak na przykład Czesi w wyborach lokalnych, na tylu kandydatów, ile jest radnych. To Państwo, to jest naprawdę ruletka. To jak się dokładnie pogrzebie, co dalej się dzieje, jak się w ten sposób daje głosować. Więc zostawmy przy tym, co jest, to jest znane. Co się z tym dzieje dalej? Dalej są reguły znane nam i proste. To znaczy, jeśli chodzi o podokręg, to ten podokręg funkcjonuje tak jak okręg jednomandatowy, to znaczy zwycięzca zawsze dostaje mandat. To jest zupełnie naturalne. Nawiasem mówiąc, właśnie w Niemczech odbywa się zmiana ordynacji wyborczej, jest to dzika awantura, bo właśnie w ramach rozwiązywania, reagowania na wyroki Trybunału Konstytucyjnego właśnie łamie się tę zasadę. Moim zdaniem ona jest na tyle naturalna, że trzeba jej bronić i zresztą w polskich warunkach nie ma z nią za dużego problemu. Dalej jest kolejna rzecz, którą dobrze znamy, więc to jest rzecz, którą znamy z wyborów senackich. W wyborach senackich nie ma żadnego problemu, czy w wyborach w gminach do 20 tysięcy, ten, który ma najwięcej głosów, dostaje mandat i już. Teraz znamy to, co znamy z wyborów ogólnopolskich, czyli wynik listy to jest suma głosów na kandydatów. Czyli bierzemy wszystkich kandydatów z podokręgów,
sumujemy ich głosy, które zdobyli i to jest wynik naszej partii w podokręgu. No tak jak jest w tym momencie tej pory, poza tym, że teraz no to jest tak, że w całym okręgu można głosować na każdego z kandydatów, a tutaj jest tak, że na każdego kandydatów można głosować tylko w podokręgu, który jemu jest przypisany. To takie jest założenie, ale efekt dalszy działa tak samo. Co jeszcze istotne, są dotychczasowe krajowe progi wyborcze dla list. To tutaj nic się nie zmienia. Nawiasem mówiąc, wiedzą Państwo, że naturalne progi wyborcze w Polsce, czyli to, że trzeba zdobyć odpowiednią ilość głosów, żeby w ogóle się załapać na mandat w okręgu i to nie jest wcale 5%, tylko zwykle to jest trochę więcej, ale mniej więcej to oscyluje wokół 5%. Tak naprawdę warto pamiętać o tym, że w Polsce próg wyborczy jest barierą przed lokalizacją partii politycznych. Gdybyśmy nie mieli progu wyborczego w Polsce, to mielibyśmy natychmiast Zachodniopomorskie Stronnictwo Ludowe, Mazowieckie Stronnictwo Ludowe, Wielkopolskie Stronnictwo Ludowe, Małopolskie Stronnictwo Ludowe i po prostu nie byłoby sensu w przypadku takich partii, jak na przykład czy bezpartyjni samorządowcy, Zachodniopomorscy bezpartyjni samorządowcy, Mazowieccy bezpartyjni samorządowcy i tak dalej, i tak dalej. Opłacałoby się odwoływać do lokalności przeciwko ogólnopolskim identyfikacjom. To, co jest chyba jednak złe. To znaczy w takim sensie, że to jest coś, co dezintegruje scenę polityczną. No, ale skoro mamy na podstawie zwycięzców podokręgów, mamy przyznane mandaty, to znaczy, że mamy przyznanych 230 mandatów. Pytanie, co z pozostałymi mandatami? I z pozostałymi mandatami jest tak, że te 230 mandatów będą nazwane dalej mandatami okręgowymi, które nie zostały przyznane w podokręgach, przyznaje się kandydatom z listy. To tak, jak to jest do tej pory, tyle że ta lista jest wirtualna, ale żeby to nie był tak zwany system równoległy, czyli robimy tak jak w Rosji czy w Japonii, na przykład, że oddzielnie rozdzielamy mandaty w okręgach jednomandatowych, a te 230 dzielimy proporcjonalnie, co oznacza, że w skali kraju nie ma żadnej proporcjonalności, to tak naprawdę odbywa się wliczanie mandatów zdobytych w podokręgach do ogólnej liczby mandatów. Jak to się odbywa, to za chwileczkę Państwu pokażę, bo to jest stosunkowo prosty algorytm. To, o czym będę Państwu opowiadał, jest stosowane w szkockich wyborach regionalnych, gdzie właśnie jest dokładnie taka metoda, trochę inaczej matematycznie zapisana, ale idea jest dokładnie taka, jak będę Państwu opowiadał. Czyli generalny podział mandatów jest dokładnie taki jak teraz. Czyli podział mandatów jest proporcjonalny na poziomie okręgu, a większościowy na poziomie podokręgu. Także te rzeczy się nie gryzą, tylko się wzajemnie uzupełniają. W jaki sposób, o tym za chwilę. Chciałem Państwu pokazać symulację na podstawie ostatnich wyborów w okręgu krakowskim. To nie tylko dlatego, że ten okręg jest okręgiem, w którym mieszkam, tylko dlatego, że to jest taki fajny okręg o złożonej strukturze. Składa się z miasta i czterech okręgów miejskich i z trzech okręgów pod Krakowem, Olkusz, Skawina i Krzeszowice, znaczy te dwa kolejne to jest powiat ziemski krakowski, a okręg olkuski to jest powiat olkuski i powiat miechowski mniej więcej. Więc mamy siedem podokręgów. Tutaj są wyniki z ostatnich wyborów w rozbiciu na poszczególne partie, które startowały w tych wyborach. Tu mamy wyniki. Minimalnie Koalicja Obywatelska wygrała tutaj z PiS-em. Tym samym po raz pierwszy została złamana zasada do tej pory 1993 roku. Takie zjawisko, no nie zasada, tylko zjawisko, które było widoczne, że jeśli ktoś wygrywa w okręgu krakowskim, to znaczy, że wygrywa w skali kraju. To tak mniej więcej wygląda, to jest to, co się w Stanach nazywa tam bellwether, czy takie Ohio, że kto ma Ohio, ten będzie rządził w Stanach. No teraz pierwszy raz się zdarzyło, że po 1993 roku, że jednak taka zasada nie obowiązywała, chociaż no, Platforma ma premiera, więc w pewnym sensie wygrała. To tak, ale nie w tym sensie, że była największą partią w skali kraju. No i tu mamy zaznaczone w tych okręgach, to są liczby głosów zdobytych, która partia zdobyła najwięcej głosów, więc pomimo tego, że Platforma Obywatelska ma minimalnie, jak Państwo widzą, może to jest o
369 głosów. O 369 głosów więcej, to jak rozbijemy to sobie na okręgi jednomandatowe, to się okazuje, że PiS wygrał w 4, a Platforma tylko w 3. To taki jeden z problemów jednomandatowych okręgów wyborczych, taki klasyczny przykład w tej sprawie, że jednomandatowe okręgi wyborcze nie zapewniają tego, że ten, kto ma więcej głosów, ma więcej mandatów. To więc to jest taki pierwszy przykład ostrzeżenia przed tym, dlaczego nie czyste JOW-y. A czyste JOW-y są bardzo fajnym, prostym pomysłem, który ma niezwykle skomplikowane konsekwencje. To więc lepiej to zrobić inaczej, tak jak no, jest z paroma rzeczami na tym świecie. No ale widzimy, że PiS wygrywa w 4 okręgach, tych podokręgach w tym okręgu, a Koalicja Obywatelska wygrywa w 3. Różnicują się trochę liczby głosów, bo jest różna frekwencja. Te granice są, zwłaszcza poza wielkimi miastami, jednak lepiej, żeby się trzymały naturalnych granic, a to oznacza, że poszczególne jednostki są trochę większe lub trochę mniejsze. Wrócimy sobie do przykładu krakowskiego, zobaczymy, jak to się przekłada, ale na razie widzimy to, że pierwszych 7 mandatów z 14 mamy rozdzielonych w ten sposób, że 4 są dla PiS-u, 3 są dla Koalicji Obywatelskiej. Co dalej? Jeśli chodzi o mandaty, okręgowe szczegóły. Otóż metoda, która tutaj jest jednym z takich problemów, który się permanentnie pojawia przy wszystkich dyskusjach w gronie osób, które jakoś znają ten problem. Znany jest właśnie z Niemczech, ta cała awantura z odebraniem mandatów zwycięzcom w okręgu bierze się z problemu mandatów naddatkowych, z tym Niemcy się od wielu lat borykają. Długa historia, dlaczego oni sobie z tym nie potrafią poradzić. Jedno jest pewne, Szkoci sobie poradzili z tym bez najmniejszego problemu. To znaczy szkocki system jest odporny i ten mechanizm został zaimplementowany do tego projektu. Robimy to tak jak Szkoci, żadnych mandatów naddatkowych nie będzie. Nawiasem mówiąc, żeby jednym z takich postulatów, który co prawda moim zdaniem jest antyskuteczny, jeśli chodzi o kobiety, to znaczy jest to sposób na szkodzenie kobietom, jeśli chodzi o dostęp do polityki, no ale no ja nie, z tym wiatrakiem nie będę walczył, już więcej, już swoje cierpiałem, dowiedziałem się, że jestem zarozumiałym wujkiem, który mówi kobietom, co mają robić, jak powiedziałem, że parytet to jest podła męska sztuczka, żeby opóźnić zwiększenie liczby kobiet w parlamencie, no to to w każdym razie jest potencjalnie do wprowadzenia kwota w tym systemie na poziomie okręgu, na poziomie podokręgów tego nie ma, wliczając w to oczywiście także zastępców. Kolejna rzecz. Ważnym elementem, jeśli chodzi o mandaty okręgowe, jak one będą przydzielane, jest to, że żeby uczestniczyć w podziale mandatów okręgowych, tym podziale proporcjonalnym, partia czy lista musi wystawić kandydata w każdym podokręgu. O, tu jest pomyłka, przepraszam, powinno być podokręgu. Znowu zapomniałem ją skorygować. Tak to się niestety dzieje. W każdym podokręgu partia musi wystawić kandydata. To jest sposób na to, żeby uniknąć pułapek, które w różnych miejscach, w różnych systemach się pojawiają, które ćwiczą właśnie Nowozelandczycy, które kiedyś rozmontowały system wyborczy Włoch. Tak, uważam, że każdy system wyborczy powinien być testowany we Włoszech, ponieważ wiedzą Państwo, Anglosasi kierują się zdrowym rozsądkiem, Niemcy kierują się zapisem prawnym, a Włosi mają to wspólnego z nami, że kombinują. To w ten sposób i po prostu zawsze, jak jest jakiś system, to więc system, który Niemcy stosowali bez żadnych, nie wywołał żadnych problemów w Niemczech, jak zastosowano go we Włoszech, to się okazało, że włoskie partie polityczne go rozmontowały za drugim razem. Trzeba go było wrzucić do kosza, ponieważ się okazało, że on kompletnie nie działa w innej kulturze politycznej, więc żeby uniemożliwić to, co Włosi zrobili z niemieckim systemem, to jednym z takich rozwiązań jest to, że trzeba wystawić kandydata w każdym podokręgu, żeby brać udział w proporcjonalnym podziale mandatów. No i teraz jest dalej, co dalej, jak będziemy przydzielać te mandaty? Ta sprawa jest znacznie prostsza niż się wydaje, to znaczy robimy dokładnie to samo, co w obecnym systemie. W obecnym systemie patrzymy, który kandydat ma ile głosów w okręgu i następnie przydzielamy wedle liczby zdobytych głosów kandydatom poszczególne
kolejne mandaty, które wypluwa system w ramach systemu Donta, tam dokładając te kolejne mandaty, kolejne, porządkując te ilorazy. I to zostaje. Tego nie ma co zmieniać, bo to w ten sposób działa. Pytanie, po co są zastępcy? Otóż zastępcy są mniej więcej, mają kilka ról. Te zastępcy występują w badeńskim systemie wyborczym, są stamtąd są zaczerpnięci tak jako idea. I tak, po pierwsze to jest tak, że w przypadku śmierci kandydata, który zdobył mandat bezpośrednio, nie trzeba robić żadnych przedterminowych wyborów, tylko obejmuje mandat zastępca. To jest nie tylko to, że to jest wygoda, ale też warto pamiętać, że w tym systemie, jakby robić przedterminowe wybory, to one będą w zupełnie innym systemie wyborczym. Czyli jak umrze kandydat z PiS-u w zachodniopomorskim, to będzie kompletnie inny problem, niż jak umrze kandydat Koalicji Obywatelskiej, znaczy poseł z Koalicji Obywatelskiej, znaczy poseł. Czy zrezygnuje, czy zostanie pozbawiony mandatu ze względu na wyrok skazujący albo cokolwiek. Dlaczego? No bo te mandaty, bo Platforma może tu liczyć na bezpośredni sukces, no a PiS musiałby się bardzo starać. No, w każdym razie no, zdarzało się w 2019, ale generalnie jak patrzymy na wyniki senackie, no to wiemy, że od 2011, od kiedy się pojawiły jednomandatowe kręgi wyborcze, Prawo i Sprawiedliwość w zachodniopomorskim nie zdobyło żadnego mandatu senatorskiego. I to prawdopodobnie będzie tak samo, jeśli chodzi o bezpośrednie zwycięstwa. W każdym razie w ostatnich wyborach tak by to wyglądało. Ale jest też taki jeden mechanizm, mianowicie czasami się zdarza, że partie zdobywają ponad połowę mandatów w okręgu. To tak się zdarzyło z, na przykład z PiS-em na Podkarpaciu. To w tych wyborach i w poprzednich. No i pytanie wtedy, jeśli mamy jednego kandydata w każdym podokręgu, to pojawia się pytanie, kto ma zdobyć, to znaczy mamy, powiedzmy, w takim w krakowskim okręgu, gdyby tam PiS wszędzie wygrywał, no to zdobył 7 mandatów bezpośrednio, a należy im się 8. To pytanie, kto dostanie 8 mandat, jeśli wystawiliśmy tylko 7 kandydatów pod okręgach. No i tutaj jest jedna wskazówka, jedna odpowiedź, też właśnie zainspirowana badeńskim systemem, że wtedy w tym okręgu, w którym PiS miał największe poparcie, tam wchodzi też zastępca. Tam wchodzi kolejna osoba jako ten 8 mandat, który się pojawia, co mniej więcej oznacza tyle, że to już nie będę Państwu wprowadzał szczegóły, tam się to technicznie zawsze chętnie odpowiem, ale może już teraz nie komplikować, co mniej więcej oznacza tyle, że zastępca może też liczyć na mandat od razu. To znaczy w takim sensie, że jak świetnie pójdzie w naszym okręgu, jak będziemy wymiatać, to dostanie mandat nie tylko ten główny kandydat, ale też również ta druga osoba, co ma swoje zalety, o których będę mógł opowiadać w szczegółach. No i tu jest taka opcja, tu się pojawia zawsze pytanie, no Państwo, czy z jednej strony, czy poseł może być reprezentantem całej społeczności, czy całego narodu, czy musi być zlokalizowany. To jest taka długa dyskusja. Z jednej strony są zwolennicy JOW-ów, zawsze mówią, że lepiej, żeby poseł miał swój okręg, żeby miał bliską więź z wyborcami. Ale wiedzą Państwo, to też nie jest takie banalne, jak się spojrzy na praktykę krajów anglosaskich, na przykład Wielkiej Brytanii. No bo pytanie, czy minister zdrowia i minister obrony powinni mieć swój okręg wyborczy, od którego zależy ich polityczne być albo nie być. Co się stanie, jeśli będzie ministrem obrony zostanie poseł z Legionowa, na przykład z okręgu JOW. Co się stanie? No oczywiście na pewno nigdy nie zlikwiduje garnizonu w Legionowie, chociażby nie wiadomo, jak bardzo był niepotrzebny. A w zasadzie najchętniej stworzy nową jednostkę wojskową. Jakby stworzył nową jednostkę wojskową, to gdzie ją stworzy? W Legionowie. Jak będzie minister zdrowia miał swój okręg wyborczy, to oczywiście najbezpieczniej będzie się leczyć w okręgu wyborczym ministra zdrowia, bo tam w szpitalach będzie potąd sprzętu i wszystkich innych rzeczy, no bo oczywiście być albo nie być ministra zdrowia będzie zależało od tego okręgu. Więc być może jest tak, że warto by przynajmniej zrobić takie miejsce, gdzie będzie można, gdzie osoba, która działa w skali kraju, rozwiązuje problemy w skali kraju, no, ma też taką rolę. To jest do dyskusji. To jest jedna z opcji, którą można wykluczyć z tego rozwiązania, zostawiając czysty, stary system badeński,
ale to jest właśnie taki pomysł z Japonii, inspirowany japońskim rozwiązaniem, żeby było możliwe takie osoby, które działają w szerszej skali. Chińczycy rzadko zmieniają zdanie, w związku z czym jak się ma jakiegoś takiego super ważnego kandydata, to się go wcale nie wystawia w tym miejscu, gdzie on mieszka, to bajka, ale tylko się bierze taki okręg, gdzie nasza partia wygrywa od 100 lat, wystawia się kandydata w takim miejscu, no i wtedy on może tam nawet nie przyjeżdżać, nie ma tam kogoś, kto to obsługuje i po prostu wiadomo, że no nawet jak trochę straci tam tego poparcia, bo rzadko tam przyjeżdża, to i tak ten mandat jest murowany. To jest przez 100 lat sprawdzony, duża przewaga i tak dalej. W związku z czym tutaj jest pole do manewru, do dyskusji w tej sprawie. I no dobrze, teraz pytanie, jak to działa? Jaki jest algorytm przydziału mandatów? Na czym polega to, że nie będzie mandatów naddatkowych? Otóż idea jest taka, że jeżeli wrócimy na chwilę do naszego okręgu krakowskiego. Normalnie w naszym systemie D'Hondta działa to w ten sposób, o, świeci się, że liczbę głosów zdobytych przez partię, to są tam te wszystkie miejsca, tutaj widzimy te kwoty przez Koalicję Obywatelską, PiS-u, tyle zdobyła Trzecia Droga, tyle Nowa Lewica, tyle Konfederacja, dzielimy przez kolejne liczby i dostajemy tak zwane ilorazy. To tak, drodzy Państwo, nie jest to najprostsza metoda zapisu tego systemu, ale już ją zostawmy. Wszyscy, którzy się interesują w Polsce i prawnicy, przywykli do tego. Z matematycznego punktu widzenia to by się dało policzyć znacznie prościej, ale no, dla prawnic tak jest w ustawie do tej pory, to ja znowu też nie będę wyważał drzwi. Dostosujemy się do tego. No i teraz normalnie szeregujemy te ilorazy i przydzielamy kolejne mandaty. Mamy 14 mandatów do przydzielenia. Natomiast to, co robimy, żeby nam się nie pojawiły, żeby system był proporcjonalny, to polega na tym, że jeżeli partia zdobyła w podokręgach jednomandatowych mandaty, to wykreślamy jej za każdy zdobyty mandat największy iloraz. Tak? Czyli to jest tak, że Koalicja Obywatelska zdobyła 3 mandaty w podokręgach, to znaczy, że te pierwsze 3 ilorazy z dzielnikiem 1, 2 i 3 wykreślamy. Tak? PiS zdobył 4 mandaty w podokręgach, w związku z czym pierwsze 4, 1, 2, 3, 4, pierwsze 4 ilorazy PiS-u wykreślamy. I teraz zostało nam 7 mandatów i te pozostałe ilorazy, które nam zostały w tej naszej standardowej kolejce, decydują o tym, kto dostaje mandat. Także pierwszy mandat okręgowy dostaje Trzecia Droga, drugi dostaje Nowa Lewica, trzeci znowu Trzecia Droga, później Konfederacja. No i wtedy znowu już, jak już te wszystkie mniejsze partie dostały swoje mandaty, no to wtedy znowu wracamy do dużych, bo znowu ich ilorazy nam wpadają do kolejki, czyli mamy 4. mandat i 5. mandat dla Koalicji Obywatelskiej i 5. mandat dla PiS-u, no bo ta różnica była taka mała, że one de facto w liczbie mandatów zremisowały. 5-5, 2-1-1, to jest dokładnie obecny wynik wyborów w okręgu krakowskim. Także w ten sposób to wygląda i tą metodą z jednej strony mamy zapewnioną proporcjonalność, a z drugiej strony jest tak, że jeśli, bo może się tak zdarzyć, że w takim systemie niemieckim by się tu pojawiły mandaty naddatkowe, nie będę, jak ktoś był zainteresowany, to opowiem, kiedy to się pojawia, ale właśnie przy takiej metodzie to mniej więcej jest właśnie tak, jak to robią Szkoci. Nigdy nie będzie tego momentu, że ktoś miał dostać mandat, a go nie ma. To znaczy w takim sensie, że albo dostał za dużo mandatów. Tu nikt nigdy nie dostanie za dużo mandatów, bo jest jeden wzór, wedle którego się przydziela mandatów i nie ma opcji za dużo. Bo po prostu jest tak samo, jak teraz to wygląda w naszym systemie. Czy jakieś pytania, wątpliwości, bo to jest taki trudny moment? Pokręcona jest metoda trochę. Bardzo pokręcona. Pokręcona, dlatego że łatwiej zrobić jeden okręg duży, wojewódzki. Załóżmy na przykład województwo zachodniopomorskie, mamy 20 mandatów, z czego robimy te podokręgi, prawda? I wówczas wyliczamy tak, żeby po prostu to troszeczkę inaczej wyglądało. Tutaj to jest tak, że no właśnie to mnie te mandaty dla trzeciej drogi. Dlaczego jest tak, że pierwsze 4 odpadają, nie? Bo to jest. Znaczy te odpadają tyle, przepraszam, zaraz. Bo to jest proporcjonalnie, bo ta partia już dostała te mandaty, to znaczy wykreślamy, to znaczy, żeby to była jasność, to znaczy
te ilorazy wykreślamy, bo te mandaty już zostały przydzielone. To jeżeli mamy jeden głos, tak? I jest 6 liderów. W każdym okręgu jest po jednym załóżmy liderze, tak? 7. Pod okręgiem. Tak. To głosujemy na tych liderów, ale za tymi liderami ciągnie się lista. I w ten sposób ma to logiczny sens, dlatego że to oni zdobywają te głosy i wówczas tyle, ile zdobędą, to będzie podzielone dalej przez tą listę systemem takim proporcjonalnym. Tak to widzę. No to tak dokładnie tak to jest. Wówczas wchodzą liderzy, ci, którzy mieli największą liczbę głosów, ci odkryci, a ci zakryci, czyli ta druga lista, aha, i to jest w systemie tym, to by oni by wtedy mogli wchodzić. To by miało logiczny sens. Natomiast tutaj to jest takie właśnie, że ta trzecia droga jest i to jakby, że te pierwsze 4-5 odpadają, to jest jakby. Nie, ale to nie, one nie odpadają, one są zdobyte przez te partie już. To jest tak, że jakbyśmy 14 mandatów podzielili idątem, to byłyby dokładnie te same ilorazy, tylko te ilorazy, które są tam jako wykreślone, to są te, które w JOW-ach przyznaliśmy. A także przyznaliśmy w JOW-ach te mandaty. To jest tylko ten problem, że te mandaty wykreślamy z tej procedury, wiedzą Państwo, wykreślamy z tej procedury, dlatego że ta procedura jest zapisana w ustawie i wszyscy ją tam wiedzą, jak się stosuje. To można też to wprowadzić to. No Szkoci to robią jeszcze prościej, to znaczy mówią w ten sposób, bo oni zapisują system Donta w taki prosty, jeszcze prostszy sposób. Zapisują tak, że mandaty przydzielamy w kolejności zdobytych głosów, przy czym jeśli partia już dostała jakiś mandat, to przy przyznawaniu kolejnego mandatu liczbę głosów przez tą partię zdobytą dzielimy przez liczbę mandatów plus jeden. To jest taka prosta, czyli to jest tak, że jeśli partia ma 100 tysięcy głosów, no to jest oczywiście pierwsza w kolejce. Dostała jeden mandat. No teraz patrzymy, co z drugim. Jak patrzymy, kto dostaje drugi mandat, to ta partia ma już 50 tysięcy głosów. Bo dzielimy ją przez jeden plus jeden zdobyty mandat. To jest literalnie dokładnie to samo, co z ilorazami. Panie profesorze, jest jedno zasadnicze pytanie, które pewnie nurtuje wiemy. Co ta metoda ma nam, czym ona ma nam pomóc? Co ona ma rozwiązać? Bo problemem polskiej demokracji wydaje się tutaj osób związanych z ludźmi, którzy gdzieś tam ten ruch JOW wspierali generalnie, jest to, żebyśmy mieli większy wpływ na tych ludzi, którzy tam trafiają do tego parlamentu. Natomiast ta metoda raczej skutkuje temu, że będą centrale partyjne sobie i tak ustawiały tą całą sytuację bardziej jeszcze niż to jest. Już zaraz będę o tym opowiadał. To jest bardzo ważny problem, dokładnie chcę do niego dojść, tylko najpierw przedstawić metodę. Że? To jest znaczy uzasadnienie, dlaczego to robimy, do tego dojdę za chwileczkę. W tej metodzie kandydat sam nie wystartuje i tak musi. Może wystartować, nie, właśnie to jest podstawowa różnica. To znaczy kandydat nie musi, w odróżnieniu od obecnego systemu, kandydat może wystartować indywidualnie w okręgu. Nie musi być na liście okręgowej. Może być indywidualny kandydat. Jest tylko jeden problem, on nie uczestniczy, musi być pierwszy w podokręgu. To w takim sensie, jak zdobędzie mandat bezpośrednio, to jest super, to jakby jest... jest. Ale jego głos nie uczestniczy dalej w liście. Tak, on się wtedy nie dokłada do listy. No tak, no to już dostał mandat. To w ten sposób, to jest właśnie cały urok tego przedsięwzięcia. To znaczy w takim sensie, chodzi generalnie, już uprzedzając rzecz, żeby powstrzymać ten włoski problem, powstrzymać problem wystawania kandydatów fikcyjnie bezpartyjnych. Czyli założenie jest takie, że tak jak Włosi rozmontowali niemiecki system, gdzie jak wiedzą Państwo są dwa głosy. Rozmontowali w ten sposób, że wszyscy kandydaci ogólnokrajowych partii w jednomandatowych okręgach wyborczych byli bezpartyjni. Sami bezpartyjni kandydaci. Nie było w ogóle żadnych partyjnych kandydatów. Dlaczego? No bo oni się wtedy nie odliczali od liczby mandatów zdobytych w skali kraju. To znaczy system przestawał być proporcjonalny. Proporcjonalny był w połowie, a tutaj wszędzie byli indywidualni kandydaci. No jak jedna partia tak zaczęła robić, to wszystkie tak musiały zrobić. Znaczy jedna wpadła na pomysł, że wystawiamy naszych kandydatów w okręgu jako bezpartyjnych. Panie profesorze, przepraszam, tak. My ciągle mówimy partia. A gdzie jest osoby indywidualne, które by chciały startować do Sejmu? One właśnie tutaj mogą startować pod okręgu. One mogą startować pod okręgu. To znaczy teraz to może... To jest tak jak jednomandatowy okręg,
tylko wtedy głosy na tego kandydata, że to może tak powiedzieć w ten sposób, że jeśli się jest kandydatem partii, bo są też partie, które mają rozproszone poparcie, to wtedy ma prawo się awansować z drugiego miejsca, mówiąc po piłkarsku. To znaczy, że co prawda przegrałem w okręgu jednomandatowym, ale moja partia ma na tyle duże poparcie w okręgu, że ja dostanę mandat, zaraz to pokażę. Natomiast jeśli jestem kandydatem takim samopanem, indywidualnym, na przykład partia mnie zczyściła, to jest ten problem, który zawsze nie jeden ma tutaj. Znaczy partia uznała, że nie potrzebujemy takiego indywidualisty, co krytykuje szefostwo. Nie wpuścimy go na listę. To jest, nie ma dla niego miejsca na listy wyborcze. To on może powiedzieć, no okej, dobra, to ja startuję w okręgu jednomandatowym. To ja spróbuję. Jak będę najlepszy, dostanę mandat. To jest, ale co istotne, te moje głosy, tych moich głosów musi być najwięcej w danym podokręgu. Bo gdyby to zrobić taki system w skali okręgu, obecny, na przykład jakby w tym momencie zrobić w ten sposób, że mamy taki okręg jak Szczeciński, można startować indywidualnie, jedna osoba może sobie wystartować, jak dostanie i wchodzi wtedy do ilorazu jako jednoosobowa partia. To proszę zobaczyć, jak to wyglądało w Krakowie, że generalnie rzecz biorąc, ostatni mandat został przyznany na podstawie 46 tysięcy głosów. Czyli w okręgu, który ma grubo ponad milion mieszkańców, żeby się załapać na indywidualny mandat, wystarczy mniej niż 50 tysięcy mieszkańców. I w takim dużym okręgu zdobycie 50 tysięcy głosów to nie jest żaden wyczyn dla jakiegoś celebryty, dla kogoś, dla zgrywy. Tak jak wiedzą Państwo, w Niemczech w wyborach europejskich nie ma limitów, w związku z czym tam startują partie komediantów, no po prostu takie partie, które na 1% to takich partii to nie jest wielki wyczyn. Kiedyś w Czechach wystartowała partia i pewnie by tak zdobyła, która się nazywała Ostrava se baví, założona przez bywalców jednego klubu muzycznego w centrum Ostrawy, której postulatem było wyprowadzenie policji z centrum Ostrawy. To w ten sposób i taka zgrywa może się udać. Im większy okręg, w warszawskim okręgu to już w ogóle tam ostatni iloraz to w ogóle pewnie jest jakiś zdecydowanie drobniejszy. Więc tutaj jest tak, że jest otwarta ścieżka do indywidualnego zdobycia przez kandydatów mandatu do Sejmu, które jednak jest zabezpieczona przed tym, żeby nie była wykorzystywana przez partię jako wytrych. To znaczy jako coś takiego, co się dzieje. No więc zobacz, taki przykład jak z senatorem Gawłowskim tutaj i tak samo z senatorem Biereckim PiS w Białej Podlaskiej. Że jest ktoś, kto ma tam, no ciągnął się za nim jakieś sprawy prokuratorskie, jakieś afery finansowe, wyprowadzanie pieniędzy ze skoków, czy tam z jakiegoś takiego funduszu, czy innego. No i wtedy partia mówi, no to niech wyborcy ocenią. To znaczy, że go wystawiamy, pali się, ale się nie zaciąga. To w takim, jak to kiedyś Clinton przed laty, czyli nie dajmy mu własnego szyldu, ale i tak wszyscy wiedzą przecież, że to jest kandydat tej partii. Więc to jest niebezpieczeństwo, które jest w stanie rozmontować system partyjny. Więc pełna, to tam dalej Państwo zobaczą na prezentacji, pełna zgoda, indywidualne kandydowanie do Sejmu jest bardzo ważnym straszakiem na centrale partyjne, ale nie powinno być wytrychem dla centrali partyjnych, żeby próbować przepchnąć w kłopotliwych okręgach swoich kandydatów, używając takiego... Ale jakie widzi Pan zabezpieczenie przed tym przeklętym włoskim w tym systemie? To zabezpieczenie jest takie, że partia, żeby uczestniczyć w... No bo co jest charakterystyczne dla Gawłowskiego do Senatu i dla Biereckiego do Senatu, że tam PiS w Białej Podlaskiej i Platforma tu w Koszalinie, nie wystawia swojego kandydata. Jakby Platforma wystawiła przeciwko Gawłowskiemu swojego kandydata albo PiS przeciwko Biereckiemu, to nie ma żadnych szans na mandat. No bo głosy Platformy tutaj czy PiSu tam się dzielą pomiędzy tych kandydatów i na pewno wygrywa ktoś inny. Tak? Więc tutaj zabezpieczeniem jest to, że partia, jeśli chce uczestniczyć w tej puli mandatów, a proszę zobaczyć, że wszystkie partie zdobyły z tej puli proporcjonalnej mandatów, jeśli chce tu uczestniczyć w tym zdobywaniu mandatów, to musi wystawić kandydata w każdym okręgu. Nie ma odpuszczania okręgów, że tutaj
tu niech wyborcy, że tutaj tu wygrywamy, to wystawiamy swoich, a tam, gdzie przegrywamy, wystawiamy bezpartyjnych. Fair? Ja tu jeszcze dodał, że wszystkie ilorazy by się zmniejszyły, bo w 1/7 okręgu nie byłoby kandydata, który zbierałby głosy. No, trochę tak, oczywiście. To znaczy w takim sensie, że wtedy partia też poza tym, że musi, to tak naprawdę traci na tym, że w 1/7 okręgu nie wystawia kandydatów. Więc to jest, że to jest dodatkowy problem. Poza tym to jest dodatkowe zabezpieczenie, proszę Państwa, bo w tym momencie jest tak, że się opłaca partią wystawić na jedynce kogoś kompletnie z kosmosu. Jakiegoś spadochroniarza z Warszawy, którego nikt nie zna i tak dalej, bo i tak wypracują mandat, głosy lokalni kandydaci, których jest w nadmiarze tyle, a on wiadomo, że spije śmietankę z takiego zdobycia, no bo jeden głupi kandydat w niczym nie przeszkadza na liście. To jest, a jak jest na pierwszym miejscu, to się jeszcze załapie na mandat, czy jakiś tam skorumpowany. A tutaj jest tak, że jak partia wystawi jakiegoś, no powiedzmy tam niepełnosprytnego, jak to teraz mówi młodzież, kandydata w okręgu, no to on realnie osłabia partię w 1/7, czy średnio w 1/6 okręgu. To znaczy w tym sensie, że ma mniejszą zdolność przyciągania, bo tam nie będzie innych kandydatów, którzy będą pracować na spadochroniarza. Będzie tak, że po prostu on to będzie, że to będzie słaby kandydat. W związku z czym jest tak, że jeżeli partia uważa, że ten jest za bardzo kandydat niezależny, tego zczyścimy, a na jego miejsce wstawimy asystenta posła, bo to mierny, bierny, ale wierny. Nikt go nie zna, ale na pewno nie zdradzi. Czy tam cokolwiek nie wyrazi, nie powie kierownictwu, że coś jest nie tak z jego strategią, nie wytknie błędów, no to partia podwójnie traci. Po pierwsze ryzykuje, że ten kandydat, dotychczasowy poseł, taki samodzielny, wystartuje, no i może zdobędzie mandat, ale na pewno nam odbierze mandat. A z drugiej strony to, że wystawiamy marnego kandydata, to oznacza tyle, że zmniejszamy swoją szansę o tam 1/6 średnią. W danym okręgu, no bo ludzie, bo to nikt go nie zastąpi. Więc to jest takie, to jest takie dwie korzyści, jak to, które tu można dostrzec, jak to się dzieje. Czy jakieś jeszcze pytania, wątpliwości? Jeszcze odnośnie tego indywidualnego startu, tak? Bo tak. Każdy, że musi założyć komitet wyborczy, tak? Musi zebrać na przykład 2000 podpisów i ten komitet składa się. I właśnie partii mają, jak to się mówi, łatwiej, bo szybciej te głosy zbierają. Dlatego ten system, który jest obecnie i ten tu przedstawiany przez pana, to mi jakoś nie pasuje, dlatego że ja siedziałem bardzo mocno osadzony w Iowa i ten temat znałem, tak, i znam. Dlatego myślę sobie, że jednookręgowe mandaty byłyby korzystniejsze, bo są bardzo proste, tak? Startują osoby indywidualnie, partie oczywiście też, ale już nie robienie listów, jak się listy robi, tak? Jestem kandydatem, nie muszę komitetu zakładać, tylko idę do komisji wyborczej, składam swoją kandydaturę na posła, tak? I ja osobiście staram się i zabiegam się o wyborców, żeby mnie popierali. I wtedy rodzi się większa demokracja, jest raz. Dwa, rodzi się, kształtuje się, inaczej bym powiedział, kształtuje się wśród ludzi większe udzielanie się społecznych, chcą się pokazać, że coś robią w Radzie Osiedla, w Radzie Miasta, w Sejmiku Wojewódzkim i tak dalej, i tak dalej. Tak? A tak tu Pan mówi, Panie Profesorze, no jakiegoś tam wystawimy na pierwsze miejsce, który jest posłuszny dla partii, ale o to tu nie chodzi, bo w tym jeszcze się łamie demokrację automatycznie, tak? Bo ja nic nie mogę powiedzieć szefowi partii, bo mam inne zdanie, mógłbym coś wnieść lepszego, przypuśćmy w Sejmie, pod obrady Sejmu, a nie mogę, bo mi szef partii nie pozwala, tak? A indywidualnie mogę to zrobić, bo to jest mój pomysł i ja to rzucam pod obrady na przykład Sejmu, tak? To jest piękna opowieść, proszę, że tak ładne słowo, ale ona jest nieprawdziwa. A mówimy, Panie Profesorze, ciągle mówimy o demokracji, a ta
automatycznie, moim zdaniem, ta demokracja jest łamana po prostu, gębosu tej demokracji się łamie, nie? Dlatego ja bym jednak przystawał przy jednomandatowych okręgach wyborczych. To jest też materiał przygotowany, nie wiem, czy pan na pewno zna pana Jerzego Przystawę, Mariusza Wisa, Andrzeja Szachora, tak? Gdzie myśmy wspólnie przygotowali podział Polski na 460 okręgów. I myślę, że to jest najprostszy model wyborczy dla każdego państwa. Znaczy, wie pan co, no to jest piękna opowieść, ona jest wzruszająca, tylko że jest nieprawdziwa. To jakby cały problem polega na tym, że jednak z doświadczeń takich krajów, no, przez jak Wielkiej Brytanii, no, rzecznik dyscypliny w brytyjskich partiach nazywa się Whip, to znaczy bat. I to po prostu jest tak, że partia pozbywa się swoich posłów po prostu jednym pociągnięciem palca, ponieważ wybory są generalnie przewidywalne. I pojawia się oczywiście pytanie, kto wyznacza kandydatów w takich okręgach standardowych partii. No i trochę to widzimy, widzą Państwo, widzimy te JOWY w praktyce w naszym Senacie. To można mówić, że są duże, są dokładnie takie jak amerykańskie wybory do Kongresu. To w ten sposób to te nasze okręgi senackie dokładnie tym odpowiadają. Widzą Państwo, od 2011 roku nie było żadnego kandydata z PiS-u, który by w ogóle miał szansę tu w wyborach senackich w zachodniopomorskim, a w podkarpackim nie było żadnego kandydata, który nie jest z PiS-u. No naprawdę jest tak, że w Stanach Zjednoczonych są takie obszary, tak się mówiło o południowych Stanach przed laty, Yellow Dogs Democrats, to znaczy, że po prostu w okręgu jednomandatowym te demokraci mogli sobie wystawić żółtego psa, a i tak by wygrał, jak się mówiło tam w latach 60., że w Alabamie republikanin nie ma szans, to teraz to się odwróciło, ale że w Alabamie republikanin nie wygrałby wyborów na Hycla, bo było w gminie, był to urząd z wyboru pochodzący. I po prostu prawda jest taka, że kandydaci, że można oczywiście startować, tylko pytanie, jaka jest szansa zwycięstwa w takim okręgu. I dlatego wydaje mi się, że zresztą są doświadczenia Australii, znaczy nie powiem Nowej Zelandii. Nowa Zelandia porzuciła system brytyjski FPTP na rzecz systemu właśnie takiego mieszanego. I to, co czytałem kiedyś, jakieś badania Australijczyka w ogóle, który sprawdzał, jak to się tam dzieje. No i on powiedział, czego nowozelandzkie partie musiały się nauczyć, jak wprowadzono system mieszany. Że kampanię wyborczą prowadzi się w całym kraju. Bo normalnie w Nowej Zelandii wcześniej było tak, że są bezpieczne okręgi. To jest tak, że jak ktoś w centrum Wellingtonu startuje z partii pracy, to ma murowany mandat. Jak ktoś startuje z obszarów wiejskich na Wyspie Południowej od narodowców, to ma 100% mandat. A kto rządzi Nową Zelandią? Rozstrzyga grupa miast powiatowych w połowie północnej wyspy, gdzie są wyrównane siły, są stany frontowe i tam toczymy walkę. A w pozostałych to w ogóle z góry wiadomo, co się dzieje. To jest takie, jak w Stanach Zjednoczonych mi tłumaczył kiedyś, przepraszam za brutalne porównanie, ale było tak, że przewaga inkumbenta, czyli tego, który już jest kongresmenem, jest oczywiście bardzo duża i on może być niezależny, ale pytanie, kto go tam wystawia. To jest istotne pytanie. W każdym razie jeden z amerykańskich kongresmenów ujął to w prostych żołnierskich słowach w ten sposób, że mnie mandatu mogłoby pozbawić tylko znalezienie w moim łóżku martwej kobiety albo żywego chłopca. Jakby ta przewaga tradycji, jak gdzieś przez 100 lat wygrywa jedna partia, jest rzeczą, która jest strasznie trudna do przewalczenia. To oczywiście fajnie działa w wyborach rady, chociaż też nasze doświadczenia są takie, że to, czy się jest z komitetu wójta, czy nie jest się z komitetu wójta, to ma co najmniej tak samo duże znaczenie, jak to, jakie się ma tam indywidualne cechy. Tylko jeszcze, przepraszam, chodzi jeszcze mi o taką jedną rzecz. Wcześniej wspomniałem odnośnie odpowiedzialności, tak? Bo my wybieramy posłów z list partyjnych, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jak już ich wybierzemy, tak? Oni robią co chcą praktycznie, tak? Do tej pory widzimy to, wrócimy rządzenie PiS-u przez 8 lat, Platformy przez 8 lat, tam nie ponosi odpowiedzialności za różne sprawy korupcyjne, mafijne i tak dalej. W związku z tym, przy jednomandatowych okręgach wyborczych jest możliwość zapisu odwołalności posła w czasie kadencji i to byłby bat na tych
posłów, których wybieramy. I oni by się sami podawali do dymisji w razie jakichś nadużyć. A tak po prostu nie ma tego zapisu i robią co chcą. I my nie mamy na to wpływu. I później szczekają, na, jak teraz jedni na drugich. Platforma na PiS, PiS na Platformę i mamy normalny cyrk w Sejmie. Ja przepraszam, pozwolę sobie odnieść, bo też na tematy jakby takie niezwiązane stricte z prezentacją i inne z ordynacją, to myślę, że w trakcie debaty tak, też ja oddam głosy do publiczności, dobrze, więc dobrze, też będzie tak można inne te tematy poruszać. Lecimy. Ta powinna być zapisana w systemie wyborczym. To krótko tylko odpowiem w tej sprawie. W Kanadzie to próbowano robić i muszę niestety pan, trzeba szukać jakichś innych źródeł nadziei niż ta, do czego generalnie zachęcam, może coś podpowiem w tej sprawie. Ale w Kanadzie to próbowano, okazało się, że tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie to działa, to tak, że są okręgi frontowe, te, gdzie jest wyrównane poparcie. Jak notowania rządu spadają, to wtedy opozycja się mobilizuje, żeby odwoływać partii rządzącej w tych frontowych okręgach. To tylko i wyłącznie do tego działa. Czy jest to tylko i wyłącznie odwoływanie posłów w Kanadzie było doświadczeniem takim, że to tylko i wyłącznie do partyjnych rozgrywek było używane. Że to w ogóle z oceną danego posła w ogóle nie miało żadnego znaczenia, po prostu wahania sympatii partyjnych mają kluczowe znaczenie. Ale chciałbym wytłumaczyć, jak to działa w tych, jak w ogóle tak, najpierw dwa słowa o okręgach, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. To jest taka przykładowa, oczywiście mniej więcej mapa podziału Polski na te 230 podokręgów. Jakby to mogło wykonać, że można sobie zobaczyć w rozbiciu na gminy przykład takiej sytuacji. Mniej więcej około 160 tysięcy mieszkańców ma taki jeden podokręg, co mniej więcej oznacza, że to jest jeden duży powiat, na przykład wejherowski, dębicki czy inowrocławski, ewentualnie grupa mniejszych powiatów, tak jak powiedzmy tam na Mazowszu Wschodnim czy Wielkopolsce Zachodniej, gdzie tam jest Kościan, Nowy Tomyśl, tam co tam, już nie pamiętam co do końca tam w tym miejscu kiedyś to wiedziałem, ale dawno już tego nie sprawdzałem, albo ewentualnie część miasta, na przykład Wrocław jest podzielony na 4, a Szczecin byłby, no tu akurat nie jest podzielony, bo tak nie było na tej mapie, Szczecin byłby podzielony na 2 takie podokręgi. To mniej więcej tyle wypada no, przy tej liczbie mieszkańców, która tutaj jest i widzą Państwo, że tutaj pod Szczecinem byłyby Policki z Gryfińskim jeden okręg, tam później Goleniów i tu jeszcze kawałek w stronę Łobez i tak dalej. I teraz jak działa taki system? Znowu wracamy do Krakowa. Też żeby zobaczyć jak to działa, bo teraz przechodzimy na procenty. Procenty są lepszym rozwiązaniem niż sama liczba głosów. Znaczy no to jest liczba głosów podzielona przez liczbę głosów oddanych pod okręgu. Ponieważ wtedy niwelujemy różnice wielkości okręgu. Niwelujemy to, co się w Stanach Zjednoczonych nazywa malapportionment, czyli manipulacje granicami okręgów, żeby gdzieś jednym było łatwiej, drugim było trudniej. To jest tutaj zmniejszane. I teraz na czym rzecz polega? Mieliśmy te mandaty bezpośrednie zdobyte, czyli 3 zdobyła Koalicja Obywatelska, a 4 zdobył PiS i to są te ciemnymi barwami z białymi liczbami, to są te mandaty zdobyte bezpośrednio. Ale oprócz tego mieliśmy przyznawane mandaty okręgowe na podstawie tych ilorazów i to były 2 mandaty dla Koalicji Obywatelskiej, 1 dla PiS-u, 2 dla Trzeciej Drogi, 1 dla Nowej Lewicy i 1 dla Konfederacji. I teraz kto dostaje te mandaty w takim podstawowym systemie? Otóż te mandaty w tym podstawowym systemie dostają najlepsi z przegranych kandydatów, czyli jakby ten awans z drugiego miejsca się wtedy odbywa i to, że tym kandydatowi Platformy się opłaca walczyć nawet w Skawinie. To w ten sposób, bo jest szansa, że będzie miał trochę większe poparcie niż koledzy w Olkuszu czy w Krzeszowicach, tak jak tu się akurat złożyło. I pomimo tego, że tutaj brakuje kilkunastu procent do wyniku PiS-u, to jest szansa na taki awans z drugiego miejsca. I w sumie jest 5 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej. Też Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało 4 mandaty, już ma tylko 1 mandat, ten taki okręgowy, który jest dla przegranego i znowu z 3 podokręgów ten z najlepszym wynikiem procentowym zdobywa taki mandat. Natomiast te partie mniejsze, one nie wygrywają nigdzie. To w takiej nie mają szansy na zwycięstwo z pierwszego miejsca na mandat bezpośredni. No ale tutaj też, proszę zobaczyć, możemy sobie posortować te podokręgi i wskazać najlepszych kandydatów. To proszę zobaczyć, że tu walka jest znacznie bardziej wyrównana
Tak, że tutaj duże partie to mają zróżnicowane poparcie 43, 44, a tutaj 21 w zachodnim Krakowie czy w północnym Krakowie. Widać tutaj też jest ciekawy Kraków, bo jest bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Natomiast już takie partie jak Trzecia Droga, czy w szczególności też Konfederacja, mają bardzo podobne wyniki. No i to jest taki wyrównany wyścig. Najlepszy wygrywa. To też w ten sposób to się dzieje. I co jest istotne, tutaj ten wynik, ta walka jest równa. Bo do tej pory w Polsce odbywa się mniej więcej to w ten sposób. Działa tak zwany turniej miast, to zaraz o tym przejdę, ale na tym przykładzie można pokazać. Czyli, że jeżeli mniej więcej trzecia, to może najlepiej widać na przykładzie PiS-u. Jeżeli PiS-owi zależy na zdobyciu mandatu w Olkuszu, ma dobrego kandydata, jest tam akurat wiceminister Osuch, jest z Olkusza, to bardzo ważne jest, żeby nie pojawił się tam inny kandydat z PiS-u na liście. I dlatego taka na przykład była absurdalna sytuacja w tym momencie, że wojewoda małopolski był też z Olkusza, ale PiS go nie wystawił w okręgu krakowskim, tylko go wystawił w okręgu chrzanowskim, tam na dobrym miejscu, jako popularną osobę. No dlatego, że gdyby tu było dwóch kandydatów, to tak w uproszczeniu, to te 44% zrobiłoby się 22, no i wtedy spada się w kolejce, przegrywa się z kandydatami z Krakowa. Nie, odbywa się taki turniej miast, ale ten turniej miast w obecnym systemie jest rozwiązaniem, jest chorobliwy. O tym to dużo by można było o tym opowiadać, o tym za chwileczkę. A tutaj widzimy, że tak naprawdę wszyscy kandydaci, nawet ci, którzy nie mają szansy na zwycięstwo, no wiedzą Państwo, no teoretycznie kandydat Nowej Lewicy, nawet gdyby był genialny, cudownie odpowiedzialny, starał się strasznie i nawet jakby trzykrotnie zwiększył poparcie dla Nowej Lewicy w następnych wyborach w Skawinie, no to dojdzie do 20%. To jeszcze naprawdę ma daleko do tych dużych, żeby zdobyć mandat. A tutaj on ma powód do tego, żeby się starać. Do tych 15% jest mu znacznie bliżej, a w takich partiach właśnie jak Konfederacja, to już w ogóle ci kandydaci są silniej zmotywowani. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że ten obecny system jest właśnie z krzyżykiem na liście. On prowadzi do całego szeregu zjawisk, które są dalece wątpliwe. Opisałem to w takiej wydanej już prawie dekadę temu książce Złudzenia wyboru. I po pierwsze, to polega na tym, że partie wystawiają kompletny nadmiar tych kandydatów. Naganiaczy, ja nazywam ich w ten sposób, żeby po prostu się dorzucili trochę głosów swojego środowiska, swojej gminy i tak dalej do listy, a żadnych szans na mandat wiadomo, że nie mają. Jeden z posłów mi powiedział kiedyś, jak z tym rozmawiałem, a mówi, ja to nawet lubię tych naganiaczy, oni są tacy naiwni. No, widzą Państwo, no to... A jeden z, bo ten sam system jest w większych miastach, jeden z prezydentów dużych miast mówi, no ja o tych kandydatach tam z końca listy, to ja sobie o nich myślę, Ave Cesar, morituri te salutant. Tak, 2%. To znaczy, jeśli chodzi o nowych kandydatów, 2%. Zdecydowana większość tych kandydatów, którzy zdobywają mandaty z dalszych list, to są dotychczasowi posłowie zczyszczeni przez partię na dalsze miejsca, którzy jednak sobie dali radę. Na przykład taki poseł Mejza, 11 miejsca. Tak, no są pojedyncze przypadki, ale generalnie w skali kraju to wygląda w ten sposób, że... Tak, no ale właśnie to jest dlatego, że to jest rozproszone głosy, że cała reszta się rozproszyła. On w normalnych warunkach by go nikt nie wystawił w jednym z podokręgów, w takim systemie jak ten. To czy takie tam powiedzmy jak... No jest szereg takich kontrowersyjnych postaci. No wystawił go, ale z dalekiego miejsca, bo on wtedy zbiera swoją popularnością, on łowi na płytkich wodach szeroko. Jakby on miał w jednym miejscu, miał jednego ważnego przeciwnika, to by nie miał żadnych szans. Bo ten wyborca PiS-u w tym podokręgu nie miałby alternatywy do głosu. Tak, to znaczy tak naprawdę można by wtedy zobaczyć, tak jak jest, jak PiS stracił mandat na Podhalu w 2011 roku. Też stracił dlatego, że tak, no był senator Skorupa nagrany o tym, jak mówi, że ta dieta senatorska to w zasadzie na garniturek mu
mu starcza i to w ogóle śmieszne pieniądze. No i partia jednak mu tam niech startuje samodzielnie. Co bardzo wkurzyło jednego radnego sejmikowego, powiedział, że nie, to ja też wystartuję. No i efekt był taki, że tam się głosy podzieliły, a wygrał wspólny kandydat Platformy z PSL-em. No oczywiście to już się nigdy wcześniej, później nie powtórzyło na Podhalu, ale tak to wygląda. Więc to zawsze jest, tam się nie opłaca się wystawiać byle jakich, w wyborach do Senatu się nie opłaca wystawiać byle jakich kandydatów, a do Sejmu spokojnie, zawsze nadrobią ci lepsi kandydaci, nadrobią za tego jednego czy dwóch mejzów, których się tam wstawi na listę. No jest ten podział bardzo wyraźny na strzelców i naganiaczy. To znaczy, to jest tak, że, wiedzą Państwo, dotychczasowi posłowi wstawieni na dobre miejsca zdobywają mandat w 98% przypadków. Tak to mniej więcej wygląda. Ci spuszczeni na dalsze miejsca w połowie przypadków. Nowi kandydaci wstawieni na dobre miejsca w połowie przypadków. A nowi kandydaci startujący z poza miejsc mandatowych w 2%. To mniej więcej są takie, to jest średnia z ostatnich 5 cykli wyborczych, więc już wiemy, jak to wygląda. Po co są ci kandydaci? Do odwołania do więzi, żeby się odwołać do więzi. To znaczy, żeby każda gmina miała swojego kandydata, miała złudzenie, że może mieć swojego posła. Nie może mieć. To znaczy, nie może być tak, że każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce ma swojego posła, bo posłów jest tylko 460, a w dodatku jeszcze z każdej partii. Tak to wygląda, ale da się obiecywać. Da się obiecywać i robić się turniej miast. Tak właśnie taka gra, w której układanie listy wyborczej jest największym wyzwaniem przez partię. To strasznie długa opowieść. I to wszystko prowadzi do skrzywienia reprezentacji. Na przykład jest tak, że zdecydowana reprezentacja warszawiaków w Sejmie, no bo tam większość spadochroniaczy to są z Warszawy, a mieszkańcy mniejszych miejscowości, mniejszych niż średnia w Polsce, są zdecydowanie niereprezentowani w Sejmie. To znaczy są olbrzymią częścią kandydatów, tylko że są olbrzymią częścią kandydatów, którzy przegrywają. No i tak naprawdę z tego się robi takie rosnące wyobcowanie. To znaczy ono teraz na szczęście zostało przełamane tak mobilizacyjnie i tam są różne procesy społeczne, o których by też dużo opowiadać, które sprawiają, że jednak frekwencja na obszarach w całej Polsce rośnie. Ale pytanie, jak długo to potrwa w momencie, w którym większość Polaków, czy olbrzymia część Polaków głosuje na kandydatów, którzy przegrali w tę wewnętrzną walkę na listach. No i dodatkowo jest taka patologiczna równowaga pomiędzy centralną partią, a tymi takimi trochę bardziej niezależnymi posłami, czy też może z frakcji, która akurat jest na minusie. Bo to wiedzą Państwo, ta równowaga w polskich partiach polega na tym, że partia, wysyłając kandydata tam na 15 miejsce dotychczasowego posła, który tam nie uczestniczył w spółdzielni, mówi w ten sposób: Kazek, dasz sobie radę, ludzie cię znają, jesteś świetny. Oczywiście wszystkim się najpierw obiecuje trzecie miejsce, później piąte, później dziesiąte, a ostatecznie się rejestruje go na 15 miejscu. A on to akceptuje, bo myśli, okej, wyście chcieli mnie załatwić, a ja sobie dam radę. No i to wiedzą Państwo, no tak się utrzymuje tą równowagę, ale no i tak, no połowa z nich sobie daje radę, a połowa nie. No i teraz pytanie, czy to jest fajnie, czy nie fajnie, że partie mogą czy to niezależnych posłów, czy idiotów, czy jakichś tam awanturników, tak jak Dorywalski na przykład, czy tam Jakira, to że ich mogą tak pół na pół co załatwić z rzutem monetą. No dobrze, dwa słowa na temat jednej rzeczy, która jest bardzo szybka, mianowicie jak to się ma do obecnego systemu. Otóż założenie jest takie, tu jest mniej więcej tak, jak działa, to tak przy okazji, żeby można zobaczyć, ilu przeskakuje, znaczy dzięki głosowi preferencyjnemu zdobywają mandaty tacy kandydaci, którzy musieli kogoś przeskoczyć. To, że musieli przeskoczyć kogoś, to jest najwięcej. To są te małe słupki tutaj. To mniej więcej się utrzymuje na poziomie 20% w skali kraju, trochę więcej w dużych partiach, tak to mniej więcej wyglądało w 2019 roku. Natomiast proporcjonalno w lokalnej ordynacji wyniki partii są praktycznie takie same, bo to, że tam się lekko zmienia liczbę mandatów w okręgach, żeby była parzysta, to nie ma dużego wpływu na wynik, więc tu są różnice, widzą Państwo, 1-2 mandaty, jeśli chodzi o te wyniki. No i można zobaczyć, jak mniej więcej się układa proporcja mandatów bezpośrednich w skali kraju do tych pośrednich. Znaczy duże partie, te partie, które wygrywają,
mają najwięcej takich posłów zlokalizowanych. Takich, którzy są z okręgu jednomandatowego, są bliżej wyborców, tak jak pan chciał, że na nich można głosować, że to w ten sposób wygląda. A mniejsze partie zwykle mają rozproszony ten elektorat, więc one gdzieś wchodzą właśnie dzięki tym proporcjom. W tych wyborach to mniej więcej tak to było. Widzą państwo, te procenty tych kłusowników, czyli tych takich naganiaczy, którym się udało zdobyć mandat, są mniej więcej stałe. To wszystko się to działa tak, jak gdyby nawet w Konfederacji się pojawił teraz jeden, to znaczy żona Bosaka pokonała Korwin-Mikkego. To w zasadzie taki, to jest tam ta jedynka na samym końcu, widzą państwo, w rogu. Zdarza się, no ale bez przesady, widzą państwo, ile tego jest. No i oczywiście w ordynacji proporcjonalno-lokalnej te wyniki partii są znowu z dokładnością do jednego, dwóch mandatów takie same jak tamte. No i widać też, że proszę zobaczyć, że PiS jak stracił poparcie, no to mniej więcej 44 posłów przegrywa w okręgach jednomandatowych. To widzimy, że się przesuwa ta równowaga. To oczywiście ci z bezpiecznych okręgów dalej sobie dają radę, ale ci z frontowych już płacą za to, co się zdarzyło. Teraz dwa słowa o, nie chcę tak już powoli się z czas już na koniec, więc te zagrożenia i zabezpieczenia, trochę o nich mówiliśmy. To są po pierwsze kandydatury fikcyjnie bezpartyjne, po drugie dezintegracja systemu partyjnego, czyli że wszyscy kandydują jako niezależni i w ogóle to co się tam działo na Ukrainie przy poprzednim systemie, czy w Rosji, czy no jeszcze parę krajów miało tego typu problemy. Pytanie o nadmierną polaryzację, to znaczy czy okręgi jednomandatowe nie zlikwidują małych partii? To też jest, pojawia się jedno z pytań. Podział Polski na okręgi bezpieczne i frontowe, to jest też taki mechanizm, który znamy z okręgów jednomandatowych, to znaczy, że nie wszędzie się to, co opowiadałem, nie wszędzie w ogóle jest sens prowadzić kampanii wyborczej. No i wreszcie poważna sprawa, mianowicie manipulacja okręgami wyborczymi, gerrymandering, gdzie można, wiemy takie, że to są, że w Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle taka literatura na tematy, taka praktyka, sądy, odwołania, wyroki w tej sprawie, czy ci, którzy wyznaczali granice okręgów wyborczych, to oszukują, czy nie oszukują, bo to się naprawdę da zrobić w różnych miejscach. No i teraz, jakie są zabezpieczenia? No więc tutaj te kandydatury fikcyjnie bezpartyjne, o czym mówiliśmy, eliminują z podziału mandatów w okręgu. Że co jest istotne, że w naszym systemie w tym momencie taką stałą patologią jest, każdy, kto w tym uczestniczy, jest to, że dla kandydata startującego do Sejmu najgroźniejszym przeciwnikiem jest kolega z tej samej listy. To, że oni na siebie piszą donosy, zrywają plakaty i różne inne rzeczy tego typu robią, oczerniają się w mediach. I to by się skończyło. To znaczy w tym systemie tego nie ma. Walczy drużyna. Nie można podebrać głosów swojemu koledze z listy. Nie ma sensu zrywać plakatów wyborczych, bo te plakaty są w sąsiednim okręgu innych kandydatów mojej partii. To, co państwo od lat kolekcjonuje relacje medialne o zrywanych plakatach wyborczych. Wszystkie, jakie znam, dotyczyły kolegów z tej samej partii. To w tym sensie, no bo to jest jedyne racjonalne, co się w tym systemie działa. Oraz moja ulubiona opowieść o posłach, których spotkałem wracających z zaprzysiężenia. Jeszcze ta polaryzacja nie była taka duża jak teraz, ale którzy opowiadali, jak to w kampanii wyborczej w starostwie powiatowym spotkało się trzech kandydatów z trzech różnych partii, spojrzeli sobie głęboko w oczy, uścisnęli ręce i skonstatowali, że nie są swoimi konkurentami, bo ich jedynymi prawdziwymi konkurentami są ich koledzy z listy z sąsiedniego powiatu. To jest realna rywalizacja, więc z tym można skończyć. Tak naprawdę głosy na mniejsze partie w tym systemie nie są marnowane. Analizowaliśmy to dokładnie, jak to działa w Badenii. I w Badenii ten jeden głos na kandydata, jeśli się wie, że on może dostać mandat z awansem z drugiego miejsca, jeśli ten drugi kandydat się stara, to tam w ogóle nie ma efektu polaryzacyjnego. To znaczy nie ma czegoś takiego, że się liczy tylko dwóch. Pozostali też się liczą. Tak naprawdę te zyski drużyny i lokalni konkurenci likwidują ten podział na okręgi bezpieczne i frontowe. To jest ważny element. Jeśli chodzi o gerrymandering, to ten system jest w zasadzie całkowicie odporny na manipulacje granicami. Bardzo niewiele się
praktycznie nic nie można tutaj ugrać. I ostatnia rzecz, po co to wszystko? Żeby to na tym skończyć, skoro tego nie zaczęliśmy, bo warto było mówić, o czym w ogóle mówimy. Jakie są przewagi systemu? Po pierwsze, prosty sposób głosowania. W odróżnieniu od tej wielkiej płachty, którą teraz dostajemy, sama rozkosz wybierać pomiędzy tych setek nazwisk, to teraz to wygląda tak. Badeńska karta do głosowania wygląda tak, jak nasza do Senatu. Tutaj jest lista partii, tutaj jest miejsce na, trochę obcięło, tu jest miejsce na krzyżyk. I proszę zobaczyć, że nawet na karcie da się zrobić mnóstwo różnych rzeczy. Jest napisane, z jakiej partii, jest pełna nazwa tej partii, jest, kto jest kandydatem, kim jest z zawodu, gdzie mieszka i kto jest zastępcą. Też od razu to jest na karcie do głosowania. W ten sposób. No i po prostu stawiamy jeden krzyżyk na jednej, w jednej liście i tyle. No tak samo jak do Senatu. Partia wystawia tylko jedną parę, tak? Tak, partia w podokręgu wystawia tylko jedną parę, tak. Jak komuś się nie podoba ten kandydat, to głosuje na inną partię. I to jest strata partii. Jak wystawi idiotę, to nie szukamy sobie jednego mądrego, nie przejmując się tym, że nasz głos na mądrego może sprawić, że jednak idiota będzie posłem. Tylko tu jest tak, że jak partia wystawia idiotę, no to po prostu wyborcy przenoszą poparcie na inną partię, a nie na innych kandydatów. No to jest ryzyko partii. Wybór jest dalej. Druga rzecz, właśnie nie ma rywalizacji wewnętrznej. To jest zmora obecnego systemu. Jest zapewnione minimum reprezentacji terytorialnej. Nie ma turnieju miast, tylko każdy podokręg ma co najmniej jednego posła. Znaczy jednego ma na pewno, a być może będzie mieć dwóch, bo tak to średnio wychodzi. No nie ma zagrożenia eliminacją mniejszej partii, więc tutaj żadnej awantury o to, że chce się zlikwidować demokrację, bo się chce wyciąć mniejsze partie, do tego nie będzie. I co jest istotne, jest wyrównana waga całego kraju. To znaczy to jest tak, że w odróżnieniu od wielu różnych systemów, wszędzie, w każdym okręgu opłaca się każdej partii prowadzić kampanię wyborczą. No i to, o czym już mówiliśmy tutaj, co jest bardzo ważne, to pełna zgoda, jest bierne prawo wyborcze, ale bez ryzyka nadużyć, to znaczy bez ryzyka wystawiania kandydatów, tak powiem, tajniaków. To znaczy w takim sensie, że wystawiamy, my w ogóle z nim nie mamy nic wspólnego, to znaczy w tym sensie, że nasz elektorat rozpozna swoich, a my udajemy, że to nie nasz. To jest ten mechanizm, który widzimy teraz w naszym Senacie całkiem solidnie. Przedłużyłem, ale trochę było już dyskusji, także bardzo Państwu dziękuję za uwagę, no i mam nadzieję, że będzie teraz okazja do debaty.